Cukierkowy król. Dawno, dawno temu w odległej krainie istniało królestwo o nazwie Hogenwood. I wierzcie lub nie, jest to królestwo, w którym ludzie hodowali słodycze. Była to kraina słodyczy. Ale wszystkie te cukierki nie były uprawiane dla królestwa. W rzeczywistości były uprawiane tylko dla króla Hogenwood. Dzień dobry, wasza wysokość. Dzisiejsza specjalność to kwaśne cukierki. Mam nadzieję, że je polubisz. Mniam! Wiesz co? Weź to i daj szefowi kuchni w zamian za zrobienie tak pysznego cukierka. Och, oczywiście, wasza wysokość. Cóż, nie ma tu szefa kuchni, zatem nie dostaję swojej części. Widzicie, ponieważ król nigdy nie dawał dobrego przykładu uczciwości ani sumiennej pracy, jego poddani byli nieuczciwi i leniwi. Jadanie! Wasza wysokość, mamy omlet z kwaśnych cukierków, lukrecję oraz żelkowy sok. Niam, niam, niam. Otrzymałaś sakiewkę ze złotymi monetami za swój wysiłek, pani słodki ząbek? Wasza wysokość, rano owszem mówiłeś o sakiewce ze złotymi monetami do podarowania, ale tak naprawdę nigdy jej nie dałeś. O, nie dałem? To z roztrzepania, mówię wam. Proszę bardzo, za szczerość wobec mojej osoby. Kamerdyner oczywiście skłamał, ale ponieważ król zawsze myślał o cukierkach, zawsze był roztargniony i ciągle zapominał o swoich obowiązkach. Poddani Hogenwood byli zmęczeni żądaniami króla. Ale wiedzieli też, że łatwo jest im zdobyć wszystko, czego chcą. Jedyne, co musieli zrobić, to wyhodować trochę cukierków. Dwór królewski właśnie przybył. Wasza wysokość, on zabrał moją ziemię, a teraz zaprzecza. Ta ziemia nigdy nie była jego, wasza wysokość. Gdy postawiłem stopę na tej ziemi, nawet go tam nie było. Jeśli to była jego ziemia, to powinien być tam przez cały czas. Nie trzeba być cały czas obecnym na swojej ziemi. Wiedział, że jest moja. Może i tak, ale teraz nie odpuszczę. Chwileczkę. A co takiego uprawiałeś na tej swojej ziemi? Wszelkiego rodzaju owoce i warzywa. Co? Z żadnych cukierków? Wasza wysokość, obiecuję poświęcić ponad połowę ziemi na uprawę cukierków, które przyniosę tu. I o to chodzi. Ziemia jest twoja. No dobrze. Koniec sądów na dzisiaj. Król miał oddany zespół mądrych doradców, którzy coraz bardziej martwili się wydarzeniami w Hogenwood. Wasza wysokość, to była prezentacja marnej sprawiedliwości. Och, proszę. Przez połowę wypowiedzi nawet nie zrozumiałem, co chcesz powiedzieć. Wasza wysokość, to znaczy, że ziemia wyraźnie należała do drugiego człowieka. Tak, ale cukierki. Wybacz mi, wasza wysokość, ale jeśli pójdziemy tą drogą, wkrótce wpadniemy w poważne kłopoty. Mieszkańcy Hogenwood stają się leniwi i nie pracują. Wskaźnik przestępczości wzrósł, odkąd wiedzą, że król będzie się ku nich skłaniał. Jeśli przekupią go nawet niewielką ilością słodyczy. Wasza wysokość, nazywają cię królem cukierków. Król cukierków. Oj, podoba mi się. W porządku, idźcie już wszyscy. Gdzie jest moja kucharka? Obiecała, że zrobi trochę nugatu. Ministrowie odeszli bez słowa, czując, że nie wpłynęli w żaden sposób na króla. Wiecie, gdy król cukierków był dzieckiem, jego rodzice byli bardzo surowi. W dzieciństwie nigdy nie pozwalali mu jeść cukierków. Dlatego król uważał, że teraz ma prawo mieć tyle cukierków, ile zechce. Było tak nawet, gdy dorósł i stał się dorosły. Miewał napady złości, ponieważ jego rodzice nigdy mu na to nie pozwalali.
Będąc dorosłym i królem Hogenwood, cukierkowy król wciąż obwiniał o wszystko swoich rodziców. Ale wkrótce miał się zmierzyć z większym problemem. Wasza wysokość, moja droga, droga wasza wysokość, wielki król wszechczasów, mój cukierkowy królu, kłaniam się twej sprawiedliwości i mądrości. A ty to kto? Och, jestem tylko podróżnikiem szukającym drobnej pracy. Wędrowałem samotnie, głodny i spragniony, gdy usłyszałem o tej krainie, w której rosną cukierki oraz o królu, który je tylko słodycze. Wybacz, wasza wysokość, wiem, że stan królestwa nie jest zbyt dobry, a dokładnie wiem, co jest nie tak. Wystarczająco dużo osób mówi mi, bym przestał jeść cukierki. Nie potrzebuję kolejnej. Przestać jeść cukierki? To niedorzeczne. Czuję, że nie jesz wystarczająco dużo cukierków, mój królu. Brak tego, czego zawsze pragnąłeś, powstrzymuje cię przed zostaniem najlepszym królem we wszechświecie. Król cukierków był tak szczęśliwy, że ktoś go zrozumiał. Natychmiast zatrudnił go jako osobistego doradcę, chociaż innym ministrom nie podobało się to. Nowy minister nie tracił czasu. Zmienił prawo królestwa. Zbierał podpisy króla pod losowymi ustawami. Król cukierków nigdy nie zadał sobie trudu, by je sprawdzić. Pierwsza zasada zakładała, że w Hogenwood nie będą rosły żadne warzywa. Można było uprawiać wyłącznie różne rodzaje cukierków. Nagle było tyle cukierków do przechowania, że przestępcy, których przetrzymywano w lochach, musieli zostać wypuszczeni na wolność. Cukierki miały być przechowywane w lochach, na strychu, a nawet w kieszeniach żołnierza. Mieszkańcy Hogenwood powoli i systematycznie stawali się coraz bardziej leniwi i apatyczni. A cukierkowy król? Cóż, powiedzmy, że cukierkowy król spał dłużej, skutkiem czego nie mógł myśleć o niczym innym, jak o cukierkach. Nagle, pewnego dnia... Wasza wysokość, królestwo Dyminisa wypowiedziało nam wojnę. Naprawdę? No dobrze. A chyba przyjmujemy wyzwanie, prawda? I przygotujemy się. Gdzie jest mój nowy minister? Wasza wysokość, już go nie ma. Zbadaliśmy to nagle zniknięcie i dowiedzieliśmy się, że to nikt inny jak król Eronius. Król samej Dyminsii, która wypowiedziała nam wojnę. Nie mamy nic, wasza wysokość. Żadnej broni, żadnej możliwości obrony. Co zatem zrobimy? Zabrał całe nasze złoto. To już koniec, wasza wysokość. Cukierkowy król po raz pierwszy usiadł prosto na tronie. Nie mógł uwierzyć, co zrobił ze swoim królestwem. Jak mógł pozwolić obcemu namówić go do tego wszystkiego? Spojrzał w dół zakłopotany. Bardzo wszystkich przepraszam. Zasługujecie na króla, który myśli o swoich poddanych, a nie o zachciankach. Byłem samolubny, a wy wszyscy nadal mnie znosiliście. Ale obiecuję wam, że nie pozwolę królowi Erroniusowi przejąć tronu, oszukując mnie i mój lud. Wołam lud mojego królestwa i proszę was, byście zebrali się razem i walczyli w tej wojnie. Ale nie mamy broni! Zatem musimy ją wygrać sprytem. Hogenwood, przynieście wszystkie słodycze. Nie zostawcie ani jednego gumowego misia. Jesteśmy gotowi do wojny. Za Hogenwood! Dyminsia i Hogenwood stali naprzeciwko siebie na polu bitwy. Wasza wysokość, ja wiem, że na pewno otrzymali nasz zwój, ale wydają się jakoś niezainteresowani. Ha, 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 ha. Chyba zjedli wszystkie cukierki. Są po prostu zbyt leniwi, by się bronić. A tak! Czy powiedzieli? A tak? Gdy armia dymisji rozpoczęła atak z armat i wyrzutni, wyleciały wszystkie cukierki. Lukrecja, gumy do rzucia i lizaki. Co? Co się dzieje? Jak widzicie, armia Hogenwood, która nie miała żadnej broni do obrony, zakradła się do pałacu Dyminsii poprzedniej nocy i wypełniła armaty i wyrzutnie cukierkami. Jak śmialiście? Uch, to nie wszystko, królu Erroniusie. To, co najlepsze, zachowaliśmy dla siebie. Przyprowadzić żelkowe misie, nugat i karmel. Mieszkańcy Hogenwood z
spędzili całą noc, tworząc ogromne gumowate misie i gazowe balony z wiszącymi woreczkami, lepkiego nugetu i karmelu. Co się lepi? Żelkowy miś? Żelkowy miś! Utknąłem. Za króla Eronisa. Wybacz, nie słyszymy cię z tymi wszystkimi cukierkami wokół. Król Eronius został zabrany przez żelkowego misia. Przeprosił króla cukierków, że oszukał go. To była moja wina, że tak bardzo zaniedbałem moje królestwo. Ale odrobiłem swoją lekcję. Wasza wysokość, ale podjąłeś słuszną decyzję. Jesteśmy pewni, że jesteś najlepszym królem Hogenwood. Cukierkowy król wybaczył Eroniusowi i przysiągł, że nigdy więcej nie zaniedba królestwa. Królestwo Hogenwood przestało uprawiać słodycze, zaczęło uprawiać owoce i warzywa. Mieszkańcy Hogenwood nie musieli hodować cukierków, by szukać sprawiedliwości. Ufali swojemu królowi w sądach. A król Hogenwood kochał swoje nowe imię i stał się znany jako najbardziej czujny i hojny król, jaki kiedykolwiek panował w królestwie Hogenwood. Legenda wciąż go wspomina. Ogród królewski ma ale jedno, wyznaczone miejsce na słodycze. W końcu, jak można żyć bez odrobiny słodyczy?